Cześć. Zanim przejdę do konkretów, chciałbym na początku, na wstępie, bardzo podziękować wszystkim za udział we wczorajszym live. Naprawdę miło z Wami się rozmawia. No i oczywiście zapraszam Was w następną niedzielę. Mam nadzieję, że też będziecie. A teraz. Druga część o naszym wspaniałym, skromnym, ubogim zakonniku Tadziu Rydzyku. Na koniec mojej paplaniny druga część filmiku z ustaleń Tomasza Piątka, na który serdecznie zapraszam, ale prze, przed tym chciałbym wam tutaj tak powiedzieć o takiej o skromnym apelu, Tadzia. Oczywiście, odatki, no bo Tadziu to jest bardzo skromny, biedny zakonnik. Ryzyk ma dramatyczny apel do swoich fanów. Ten pseudo-zakonnik Storunia jest no, po prostu tak biedny jak mysz kościelna. Na łamach naszego dziennika poprosił swoich wyznawców o wpłacanie pieniędzy, i przypomniał, że e, przypomniał tym swoim wyznawcom, jak wiele im dał za darmo. E, Ryzyk, tak na, naprawdę, zresztą jak chyba każdy wie, ma diabelnie duże potrzeby finansowe chociaż otrzymuje dotacje od PiS, a na swoich biznesach zarabia więcej niż ten na przykład Cieśla z Nazaretu, to jest jednak dla niego ciągle mało. No a forsa z nieba nie spada przecież, nie? jak podkreślił w wywiadzie w naszym dzienniku. Radio Maryja utrzymuje się z reklam, więc musi uzależniać się od wpłat sponsorów i polityków, realizując swoją misję. Wpływy od reklamodawców chyba jednak nie wystarczają na utrzymanie tej słynnej toruńskiej rozgłośni, bo ten pseudo duchowny znowu wyciąga do ludzi ręce po więcej kasy. Ryzyk wprost żąda od swoich wyznawców, by wpłacali więcej pieniędzy na Radio Maryja. Dlaczego mają przekazywać mu kolejne no, darowizny? I tutaj przypomina, że ludzie słuchają Radia Maryja za darmo, więc. Więc darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Wierzyliśmy, że utrzymanie się dzięki ludziom. Te środki nie są duże, ale są dzięki nam, dzięki nim Radio Maryja jest niezależne. No tak apelował Ryzyk w naszym dzienniku. No ale oczywiście to jeszcze nie jest koniec. Ryzyk zaapelował również, by wpłacać pieniądze na utrzymanie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jak powiedział, Tylu mamy katolików, dobrych Polaków. Gdyby zechcieli przekazywać stały datek na naszą uczelnię, przeznaczyć odpis podatkowy na dobry cel, może czytelnicy naszego dziennika pomogliby znaleźć takich ludzi. Yy, powiedzieliby im o naszej uczelni, tak to określił wszystko, opisał, nie wiem, w wywiadzie, ten bardzo skromny redomterysta w tym naszym dzienniku. A tak na poważnie, jakim cudem ryzyk, no nie ma pieniędzy. Być może tam w tym toruniu diabeł gotówkę przykrywa mu ogonem. Rydzyk, od kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy w 2015 roku, otrzymał z państwowej kasy około 325 milionów złotych. I tak moi drodzy, wszyscy płacimy na ryzyka. Pan płaci, pani płaci, no i pan też płaci, ja też płacę. Prawo i Sprawiedliwość hojnie naszymi pieniędzmi wspiera różne, nazwijmy to, projekty ryzyka. Z majątku Polaków nie żałują mu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, który przekazał Ryzykowi 74 miliony złotych. Ministerstwo Kultury przekazało mu aż 185 milionów złotych. No czy resz lub Resort Sprawiedliwości skromne 26 milionów złotych. No ale gdyby tak wziąć pod uwagę majątek, którym na co dzień zarządza ryzyk, dałoby mu to miejsce w pierwszej setce najbogatszych Polaków. Tymczasem brat z zakonu dompterystów, czyli ojciec Jan Król stwierdził w radiu Maryja, że prawda jest zupełnie inna na antenie ogłosił, że ryzyk nie ma żadnego prywatnego majątku. Jak powiedział, zeszłoroczne przychody z Lux Veritas wynoszą ponad 45 milionów złotych, z czego 30 milionów stanowiły darowizny widzów telewizji trwami słuchaczy Radia Maryja. Działalność gospodarcza, m.in. produkcja programów telewizyjnych i sprzedaż reklam, wyniosła około 13 milionów zysku, a sklep internetowy z dewocjonaliami prawie milion. O, także, moi drodzy, no, bardzo, bardzo skromny te, jest nasz ten zakonnik. Bardzo uczciwy, także mój apel, jeśli możecie, pomódlmy się za niego wspólnie. No i wpłacajmy jak najwięcej pieniążków. Nie, to oczywiście żart. Dobra, koniec mojej paplaniny, moi drodzy. Teraz Was oczywiście zapraszam na drugą część filmiku o Tadziu Rydzyku. A jutro oczywiście. Będzie trzecia część tego filmiku. Mam nadzieję, że troszkę więcej się o tym naszym skromnym zakonniku dowiemy. A ja Wam już bardzo dziękuję za oglądanie, komentowanie, subowanie. I oczywiście serdecznie wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się po raz drugi, ponieważ pragnę polecić Państwu książkę Ryzyk i przyjaciele oraz przedstawić kolejne fakty ujawnione w tej książce. Fakty, które dotyczą jej bohatera, człowieka niezwykle wpływowego, księdza Tadeusza Rydzyka. W poprzednim filmie, który również jest dostępny na facebookowej stronie Arbitror, mówiliśmy o zaginionej esbeckiej teczce Tadeusza Rydzyka, o tym jak Rydzyk na początku lat 60. nielegalnie przekroczył granicę ZSRR, o tym jak w następnej dekadzie ksiądz Rydzyk organizował katolicki festiwal muzyczny w Toruniu, o tym jak łagodnie traktowali go toruńscy funkcjonariusze SB, czyli komunistycznej służby bezpieczeństwa. Dziś porozmawiamy o tym, co działo się Dalej. Gdy w latach 70. SBC z Torunia zajmowali się Tadeuszem ryzykiem, powstała zagadkowa dokumentacja SB oznaczona numerem OMA 001364 łamane przez 76. Dokumentacja ta dotyczyła ryzyka. Istniała do końca lat 80. później zaginęła. Czy w jakiejkolwiek mierze możemy odtworzyć jej treść? Co mówi nam numer OMA 001364 łamane przez 76? Odbyłem wiele konsultacji z ekspertami i ekspertkami Instytutu Pamięci Narodowej oraz ze sprawdzonymi informatorami, którzy służyli w SB, czyli Komunistycznej Służbie Bezpieczeństwa. Dzięki tym konsultacjom udało się wyjaśnić, co oznacza numer OMA 001364 łamane przez 76. To tak zwana sygnatura korespondencyjna związana z SBZKą Centralą w Warszawie, czyli z PRL-owskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Numer, zaczynający się od liter OMA, oznacza, że ryzykiem zajmowało się samo ministerstwo. SBZKa Centrala w MSW korespondowała na temat Tadeusza Rydzyka z wojewódzkimi jednostkami SB. To zdumiewające, ponieważ obywatel Rydzyk nie był wówczas nikim ważnym. Ani w polskiej polityce, ani w kościele katolickim. Był początkującym księdzem, który lubił muzykę popularną i dobrze dogadywał się z młodzieżą. To, że lokalni SBC się nim interesowali, nie stanowiło niczego dziwnego, gdyż oni zwalczali wszystkich księży i próbowali odstraszyć od nich młodzież. Ale dlaczego interesowała się ryzykiem centrala w Warszawie? Czyżby z jakichś przyczyn komunistyczne MSW uznało młodego księdza za osobę szczególnie istotną? Co więcej, obecne w numerze OMA 001364 łamane przez 76 cyfry 00. Wskazują, że chodzi o sprawę tajną specjalnego znaczenia, zatem o sprawę najwyższej tajności. To jeszcze bardziej zadziwiające. W aktach SB widzimy ślady głębokiego zainteresowania funkcjonariuszy losami przeróżnych księży. Wieloma lokalnymi duchownymi interesowało się też MSW, czyli Warszawska Centrala. Przyglądała się ona przedsiębiorczym lub zaangażowanym politycznie księżom z miast wojewódzkich. Wśród nich był na przykład ksiądz Mieczysław Maliński, przyjaciel papieża Jana Pawła II, utalentowany literat, którego SB zarejestrowała jako kontakt operacyjny, czyli nieformalnego współpracownika informatora. Jednak nawet ksiądz Maliński nie zasłużył sobie na cyfry 00 po literach OMA, a młody ksiądz rydzyk na nie zasłużył. W jaki sposób? Nie wiadomo. Jakie były dalsze losy supertajnych akt ryzyka? Gdy w 76 roku Tadeusz Ryzyk został przeniesiony z Torunia do Szczecinka, młodym księdzem zajęli się SBcy z Koszalina. Szczecinek należał wówczas do województwa koszalińskiego. W tym samym momencie toruńscy SBcy przesłali koszalińskim esbekom supertajne akta Rydzyka. Sześć lat później, w 82 roku, ryzyk trafił do Braniewa. Wtedy tamtejsi SBC dostali z Torunia kolejną porcję dokumentów. Tym razem nosiły one numer 00111 łamane przez 82. Dwa zera znów wskazywałyby na supertajność. Uwaga, wszystkie te dokumenty nie stanowiły części tzw. TEOK, czyli teczki ewidencji operacyjnej na księdza, którą SBC zakładali każdemu duchownemu. Rydzyk też miał taką teczkę, która również wędrowała za nim po Polsce, potem także zaginęła. Jak jednak widać, obok zwykłej teczki Teok istniała jeszcze dodatkowa, supertajna dokumentacja na temat Księdza Rydzyka. SBC przesyłali ją w ślad za ryzykiem, podczas gdy on wędrował po Polsce. Czego mogła dotyczyć ta dokumentacja? Jak mogła się wiązać z działalnością Księdza Rydzyka? Odnotujmy, że na początku lat 80. Rydzyk występuje w Szczecinku jako ksiądz zbuntowany. Organizuje akcję wieszania krzyży w szkołach wbrew urzędowemu ateizmowi obowiązującemu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jednak Tadeusza Rydzyka nie spotykają za to represje. Ksiądz zostaje przeniesiony na krótko do klasztoru redemptorystów w Braniewie, ale zaraz potem trafia do Krakowa, znacznie bardziej atrakcyjnego niż Szczecinek czy Braniewo. Komuniści nie blokują tego przeniesienia, które wygląda bardziej jak nagroda niż kara. W Krakowie Rydzyk pracuje z młodzieżą, wygłasza opozycyjne kazania, drukuje nielegalne ulotki. Jednak znów nie spotykają go represje. Jeden z redemptorystów pamięta, że Rydzyk drukował swoje ulotki razem z SB-kami, funkcjonariuszami SB. Przypomnijmy to, o czym mówiliśmy w pierwszej części filmu. Otóż antyreligijni SBC z Torunia, którzy dekadę wcześniej zajmowali się ryzykiem, okazując mu zaskakującą łagodność, w latach 80. zaczęli używać ultrareligijnej retoryki dla swoich celów. Między innymi drukowali ulotki przedstawiające największą opozycyjną organizację NSZZ Solidarność jako bestię z apokalipsy. Zapamiętajmy też, że ci sami SBC prowadzili także tak zwane działania specjalne, porwania, próby zabójstwa. Jeden z nich, Henryk Misz, pojechał później do Moskwy, aby pobierać nauki na uczelni sowieckich służb specjalnych KGB. W latach 80. za granicę wyjeżdżał również ryzyk. I to nie raz, tylko wiele, wiele razy. Wiemy to z jedynej zachowanej SB-ckiej teczki Księdza Rydzyka, mianowicie z jego teczki paszportowej, zawierającej dokumenty związane z jego podróżami. SB-cy pozwalali mu jeździć po całym świecie. Do Paryża w 82 roku, później do Austrii, Indii, Niemiec, znów do Francji. Przypomnijmy, że mowa o czasach komunizmu. Polskie granice są zamknięte. Aby wyjechać z kraju, potrzebna jest zgoda komunistycznej służby bezpieczeństwa. To SBC trzymają paszporty obywateli w swoich biurach. To SBC dają je wybranym obywatelom na czas podróży. To SBC odbierają paszporty od powracających z zagranicy obywateli i chowają je z powrotem w swoich biurach. Nie każdy może uzyskać zgodę sb na podróż zagraniczną, szczególnie gdy jej celem jest wrogi kapitalistyczny zachód. Niezbyt liczni są szczęśliwcy, którym SB pozwala na regularne kursowanie między Polską a Zachodem. Taki przywilej dotyczy tylko tych obywateli, wobec których komunistyczne władze i komunistyczna służba bezpieczeństwa żywią szczególne zaufanie. Wśród tych szczęśliwców zazwyczaj nie ma księży i zbuntowanych opozycjonistów. Jednak znajduje się wśród nich ksiądz Rydzyk rzekomo opozycyjny, rzekomo zbuntowany wobec komunistycznego reżimu. Także w 1982 roku, gdy granice Polski są zamknięte jeszcze szczelniej niż zwykle, SB pozwala Rydzykowi wyjechać do Paryża. Nawet dla wielu zasłużonych i wpływowych komunistów taki wyjazd w 1982 roku stanowił nieosiągalne marzenie. Kto w SB pozwala Rydzykowi jeździć po całym świecie? Chodzi o dwie bardzo sprawne funkcjonariuszki, które w ówczesnym męskim świecie służb specjalnych przebiły szklany sufit. Nazywają się Maria Gwóźdź Łopatka i Barbara Piórko. Barbara Piórko to wojująca ateistka, która w przeszłości doświadczyła przemocy fizycznej i psychicznej ze strony katolickiego męża i jego rodziny. Maria Gwóźdź Łopatka to protegowana dwóch najbardziej promoskiewskich funkcjonariuszy SB w Krakowie. Zygmunta Majki i Kazimierza Aleksanderka. Funkcjonariusz Zygmunt Majka uczył się w Wyższej Szkole KGB w Moskwie. Funkcjonariusz Kazimierz Aleksanderek współpracował z KGB w zwalczaniu papieża Jana Pawła II i jego przyjaciół. To zwalczanie obejmowało też tak tzw. działania specjalne, czyli pobicia i zastraszenia podobne do tych, które toruńscy opiekunowie ryzyka stosowali w swoim regionie. W zakres działań specjalnych prowadzonych przez Aleksanderka wchodziło m.in. pobicie księdza Bardeckiego i podrzucenie mu kompromitujących materiałów do mieszkania. Kompromitujące materiały miały też obciążyć papieża Jana Pawła II, z którym ksiądz Bardecki się przyjaźnił. Funkcjonariusz Aleksanderek, protektor opiekunki rydzyka, robił to wszystko we współpracy z Grzegorzem Piotrowskim, późniejszym mordercą księdza popiełuszki. Współpraca ta miała też charakter formalny. Kazimierz Aleksanderek to szef Krakowskiego oddziału osławionej grupy D, którą kierował Piotrowski i która zamordowała Popiełuszkę. Wróćmy do podróży Tadeusza Rydzyka na Zachód, z którymi wiąże się wiele tajemnic. Możemy się im przyjrzeć dzięki jego teczce paszportowej. Pewnego razu ryzyk wyjeżdża do Francji na zaproszenie francuskiej studentki polonistyki. Udało mi się ją odnaleźć. Okazało się, że Francuska nigdy nie zaprosiła ryzyka, ani go nie poznała. Aczkolwiek doskonale wie, kim jest ksiądz ryzyk, gdyż od dziesięcioleci zajmuje się Polską. Zaproszenie francuski dla ryzyka znajduje się w jego teczce paszportowej. Francuska podejrzewa, że. Podmieniono osobę na zaproszeniu, albo podsunięto jej dokument w taki sposób, żeby nie widziała, co podpisuje. W 1986 roku dzieje się coś jeszcze dziwniejszego. Tadeusz Rydzyk uzyskuje audiencję u papieża Jana Pawła II dzięki księdzu Hejmo, który jest konfidentem SB. Po tej audiencji Rydzyk ma wrócić do Polski, jednak boi się przekroczyć granice bloku komunistycznego. Tuż przed czechosłowackim przejściem granicznym ksiądz Rydzyk się cofa, nie wraca do Polski, tylko przez Austrię dociera do Niemiec Zachodnich, gdzie znika. Przez następne pół roku zakonni zwierzchnicy nie będą wiedzieli, co się z nim dzieje. Przez kolejne półtora roku Będą mieć utrudniony kontakt z ryzykiem. Będą nakłaniać go, żeby wrócił do Polski. On będzie odmawiać, twierdząc, że w Polsce czekają go prześladowania. Co spotka się ze sceptycyzmem współbraci? W 1988 roku ryzyk nawiąże znowu oficjalny kontakt ze służbą bezpieczeństwa, przychodząc do konsulatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Kolonii. Złoży tam podanie o wznowienie paszportu. SBC po raz kolejny spełnią jego życzenie. Ryzyk w tym okresie zarabia wysyłając do Polski niemieckie samochody. W tym celu kontaktuje się z perelowskim urzędem celnym. W 1988 roku przez kilka miesięcy w kolońskim konsulacie pracuje dociekliwy esbek z Krakowa, podpułkownik Jerzy Zawojski. Osoba ryzyka budzi zainteresowanie podpułkownika zawojskiego. Po powrocie do Krakowa podpułkownik Zawojski pyta centralę w Warszawie o księdza rydzyka. Dostaje odpowiedź, która do dziś znajduje się w teczce paszportowej rydzyka. Jednak Zawojski lub któryś z jego kolegów zaczernił ją mazakiem. Udało mi się odczytać zamazany tekst, który mówi o tym, jak akta rydzyka dziś zaginione krążyły po Polsce. Stąd wiem o supertajnych dokumentach oznaczonych OMA. 001364 łamane przez 76 oraz 00111 łamane przez 82. Wszystko wskazuje na to, że w 1988 roku Zawojski w sprawie ryzyka konsultuje się również z krakowską opiekunką księdza, funkcjonariuszką Marią Gwóźdź Łopatką. W tym samym czasie Gwóźdź Łopatka wyrusza w podróż do ZSRR. Wbrew esbeckim zwyczajom, funkcjonariuszka nie prosi o zgodę wszystkich zwierzchników, tylko ściśle współpracującego z KGB Kazimierza Aleksanderka. Niedługo potem do ZSRR wyjeżdża również dociekliwy podpułkownik zawojski i to dwukrotnie. Co dokładnie działo się z księdzem Ryzykiem, gdy w latach 86-88 przebywał w Niemczech Zachodnich? Więcej na ten temat w książce Ryzyk i przyjaciele. Tom pierwszy Kręte ścieżki. Jak również w następnym filmie z serii Ryzyk i przyjaciele, który przedstawimy państwu na facebookowej stronie Arbitror. Dziękuję za uwagę.